Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozgrywamy kolejny hitowy mecz tego weekendu. Wczoraj Bayern kontra Borussia, dzisiaj natomiast Liverpool kontra Manchester City. W tamtym sezonie jeden punkcik przewagi miał Manchester City i zdobył tytuł. Natomiast w tym sezonie, na ten moment Liverpool prowadzi... Z sześcioma punktami przewagi nad Manchesterem City, czyli dwa zwycięstwa, więcej odniósł. No i co? Mam tutaj przygotowane 10 saszetek z Champions League. Bo nie mam saszetek z Premier League, więc stwierdziłem, otworzymy sobie 10 z Champions League. Bo jeszcze też szukam sześciu kart do mojego albumu. Tak więc każda karta liczona jest za jeden punkcik. No i zobaczymy, kto wygra, na kogo stawiacie. Napiszcie pod filmem, jaki wynik obstawiacie. Ja daję 2-1 albo 3-2 dla Liverpoolu. W każdym bądź razie zwycięstwo. No i zaczynamy, moi kochani. Liverpool kontra Manchester City. Paris Saint-Germain, Lipsk, Zenit, Borussia, Atletico i jest Manchester City. Pierwsza karta Sterling, MVP i prowadzenie na wyjeździe. Paris Saint Germain, Lipsk, Lyon, Lille, Borussia i Atletico, Bayern, Lewandowski, Bayer, Lille, Juventus, Inter i MVP. Messi, Barcelona oczywiście Na razie mamy prowadzenie 1-0 dla Manchesteru City, ale jest odpowiedź Liverpool trafia, Andrew Robertson jest 1-1 Valencia, Salzburg, Chelsea Logo Realu i patrzcie Jest limitka Cristiano Ronaldo Juventus, ja sobie tutaj z boczku położymy No i jeszcze jedna saszetka i jesteśmy w połowie logo Barcelony Napoli Galatasaray Borussia Atletico i znowu mamy kartę z Manchesteru City Kevin De Bruyne druga specjalna men of the match 2-1 czyli na przerwę schodzą zawodnicy z wynikiem 2-1 dla Manchesteru City rozpoczynamy drugą połowę i mamy odpowiedź Liverpoolu zaraz na początku Henderson 2 do 2 Bayern Napoli Galatasaray Chelsea tutaj pro performer Griezmann No bardzo ciekawy pojedynek I jest bramka dla Manchesteru City Leroy Zane 3 2 Benfica, Galatasaray, Salzburg, Chelsea i mamy drugą w tej saszetce kartę z Manchesteru City David Silva, Club Legend 4-2 No, ucieka Manchester City Tottenham, Atalanta, Lyon, Lille, Real i Paris Saint-Germain dwie saszetki do końca Barcelona, Lipsk Napoli Tactic Card Juventus i znowu mamy kartę z Manchesteru City, Raheem Sterling Klub 100 jest 5-2 no raczej zwycięstwo bo w jednej saszetce wątpię żeby wpadły trzy karty i znowu jest City Riyad Mares 6-2, Bayer, Lipsk, Lille, Juventus i Messi, record holders. Tak więc mecz wygrywa Manchester City 6-2. Zobaczymy, jak będzie w prawdziwym, realnym pojedynku. Ja stawiam na Liverpool. No i czekam na Wasze opinie i komentarze, na kogo wystawiacie, jaki wynik i co. Ja tutaj sobie sprawdzę to, co powpadało, czy jakieś karty będą mi pasować do albumu. Jeżeli tak, to włożę i jak będzie komplecik, to zrobię prezentację. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.